Tak. Lucjanie, to ja mam do ciebie inną propozycję. Może ja tylko auta mi nie zniszcz, bo wiesz, tak. Jakby nie było, jestem dobra, teraz wujek, za nie patrz na to. I za ładunek, który przewożę, jak na prawdziwego kierowcę ciężarówki przystało. Muszę dbać o ładunek, tak jest. Nie patrz na to po prostu, uspokój się. O, moje serce. No muszę to jakoś zrobić i tak jest najszybciej. Dobrze ci idzie. Jakbym wziął do drewna, to wiesz co by to było? No. To bym tego w ogóle nie złapał. Najszybciej to naprawdę jest zładować przyczepę i ją zresetować. Ale to... kto wjeżdża przyczepą do tego? Lucek, poza tym, czekaj no, bo ja nie wiem czemu ty się tak męczysz. Ja nie wiem, czy to nie ma tutaj w tej przyczepie czegoś takiego, że to jest jakaś, nie wiem... Spróbuj, zobacz. Może nie, rzeczywiście to ja to przeoczyłem. Nie, to nie jest wywrotka, przecież to jest zwykła, standardowa taka, wiesz. Ale innej nie ma, to jest najlepsze. No. Kurde. I licencjonowana? Jak ładnie tutaj klosze oddali, proszę. Czekaj. Jeszcze mam inny pomysł. Przetwarzam. Właśnie oglądam kwadracistość koła. Wiesz, co to znaczy kwadracistość koła? Tak, że jest wielokątne, tak, a nie okrągłe. Tak, koło jest wielokątne. I cóż, no... No właśnie. Co mi się tutaj bardzo podobało na drogach, to to, że ronda są naprawdę okrągłe, a nie takie kwadraciste, jak to w niektórych grach bywa, prawda? Chyba jeszcze w S13 na to cierpiał, że tam były te ronda takie nie za bardzo okrągłe. A tutaj, ale musi być sposób, żeby to wyładować szybciej. Ja na to jeszcze nie wpadłem, jak gra, ale poczekaj. Bo jeszcze można to zrobić w ten sposób. Ludzku, tu jest IKEA, ty tu rządzisz, no. Nie, tu się nie chce załatagować, kurde, ale dziwne. Ale ja nie wiem, czy coś wykombinujesz więcej. Tobie dobrze chodzi sterowanie? Tak, ja gram na klawiaturze, więc to na mnie i tak nie ma... Znaczy wiesz, dlatego też ciężko mi się jechało tą pierwszą maszyną, którą mi dałeś i też nie za bardzo mi szło ścięcie tego drzewa, bo po prostu kontroler mi szaleje. Ta kierownica nie działa mi tak, jak powinna, dlatego ja sobie, wiesz, podjeżdżam tą pierwszą maszyną, potem tą drugą i myślę sobie, what the fuck, coś tu jest niegrane, przecież to nie powinno tak działać. No tak. Chyba, że tak faktycznie laguje, no nie wiem. No ja myślę, że to przez lagi, to jest tam takie delikatne opóźnienia, no nie? I jak masz te delikatne opóźnienia... Znaczy, wiesz co, Lucjanie, tu nie chodzi o opóźnienia, bo tu chodzi o to, że kierownica jest nadzwyczaj czuła. Minimalny obrót mojego koła kierownicy, to tutaj już jest dzik, wiesz? Tak jakby nieliniowość szlak trafił. No nie, to trochę nieliniowość potrwa. Tego obrotu koła to jest masakra, naprawdę masakra. Słuchaj, jakbym ci mógł jakoś pomóc, ja idę się wykąpać za ten czas. Jakie wykąpać do roboty? Słuchaj, tam gdzie byliśmy, obok tego... No. Obok tego, gdzie ścinaliśmy drzewo, no. Jest kombajn, ja ustawię teraz czas, żeby było szybciej, jest kombajn chyba można to tak nazwać. I on będzie robił kiszonkę, tylko musi tam jeszcze dorosnąć nam kukurydza. I tam zaraz będzie można to ścinać, bo już jest zasadzone, już jest wszystko porobione. Nie wiem, czy... Dobrze trafiłem, bo ja się tutaj tak tabuję u ciebie. Zazwyczaj jesteś tego... okej. To jest to, tak? I zaraz powinno tu wyrosnąć. Za ten czas, jeśli nie wyrosło jeszcze, możesz pobawić się drzewem. Przyspieszyłeś czas do 120, zapiernicza ten czas. Wiesz co, Lucjanie, ja bym tak chciał, żebyś miał taką władzę przyspieszać czas, gdy ja jestem w pracy. To by było fajne, żeby tak te 8 godzin w pracy tak mijało szybko, nie? Żeby tak mijało szybko, jak granie w Farminga. Szkoda, że życia nie da się tak przewijać, nie? W tą i we w tą. I żeby cofać przykre konsekwencje naszych, niestety, przykrych czasami działań. No, fajnie by było. Fajnie niestety, by było. Niestety nie ma lekko. Nie ma lekko. Okej. Powiedz mi, kiedy to będzie już wyrośnięte? Oj, musisz tam zobaczyć. Okej. Ja muszę tam zobaczyć? To mówisz, mam taką władzę? No, zobaczyć. O, to jak będzie takie żółte, wiesz? Jak będzie żółte, to... Wszystkie rodzaje, dobra, ale... O, dobra, powiedz mi, przed jakim polem ja w ogóle stoję, bo sobie nie luknęłem. 41. Pole numer 41. No, panie, rośnie. I widzę, że prawdopodobnie obsiewałeś te pole chyba na dwa razy, bo widzę, że różna jest skala porostu. Na przykład
górna część tego pola jest na ciemno-niebiesko, a dolna na jasno-niebiesko, co oznacza, że siałeś w dwóch fazach. Inaczej. Ja to siałem i przyspieszałem czas w międzyczasie. Zawiesił się ten gościu, który mi to siał, bo ja zajmowałem się tam nie wiem czym, chyba zasiewaniem czego innego. I on się zawiesił. No i właśnie się nie zrobiło do końca. Wiesz co, w tak zwanym międzyczasie, jak ty to powiedziałeś, mógłbym się pobawić tym drzewem, ale z racji takiej, że kontroler mi totalnie tutaj szaleje, z przyczyn mi nieznanych, to wolę wziąć się za takie lekkie prace. Dobra, chcesz kosić zboże? Znaczy nie, ja tutaj poczekam, aż tobie to, wiesz, wyrośnie, to, nie? Spokojnie, to inaczej. Tam sieczkę ci zrobię. To inaczej, jest taka mała robótka. Koło biogazowni masz ładowacz, dobrze mówię? I tam jest z łychą taką. Możesz mi po prostu porzucać kiszonkę do tych zbiorników. Wiesz co, jestem koło... Nie, jestem koło... Dobrze jesteś. To jest niedaleko. To tam skąd przyszliśmy na samym początku. Aha, z drugiej strony tej biogazowni. Chyba tam to było. W środku, no. Tam trzeba wejść przez ogrodzenie. Nocka. Powiem ci, że ja rzadko kiedy gram w nocy. Zaraz to się zmieni. Nie, możesz to zostawić, bo to też jest niezłe doświadczenie, wiesz? No, musisz włączać sobie światła tylko. No, nie, słuchaj, fajnie. Znaczy, słyszałem, że w polach ludzie pracują nocą. Co ty? Znaczy, tak słyszałem, tak mi widzowie mówili, znaczy wiesz co, ja tego ci nie powiem, że tak jest, ponieważ ja się znam na tym jak świnie na gwiazdach, prawda? Ale chodzi o to, że ludzie mi mówili, że gdy jest, wiesz, gdy są żniwa, to kombajny w nocy w polu chodzą. Serio. Nieźle. A ty myślisz, że po co mają to oświetlenie takie na daremno, po nic? Oglądałeś film Interstellar? Nie, a powinien. Tam facet wymyślił kombajny zdalnie sterowane. W sensie one same się sterują. I no to był fajny motyw, bo w pewnym momencie one wszystkie do jednego punktu przejechały, bo było jakieś tam przeciążenie magnetyczne czy coś. Musisz sobie, znaczy jak chcesz, możesz sobie zobaczyć. To jest tylko taki jeden motyw, bo to ogólnie o podróżach w kosmosie takie tam. Nie wiem, czy cię to interesuje. To znaczy ogólnie ten temat mnie interesuje, ale powiem ci, Lucjanie, ja tak mam mało czasu na telewizję, a jak mam czas na telewizję, to nie mam ochoty jej oglądać. Jak ja włączam na przykład, wiesz, TVN i... Wow, to żebym teraz zrobił. Jak ja włączam na przykład TVN i widzę już te polskie seriale pod tytułem Na Wspólnej albo jakieś tam, nie wiem, inne, dlaczego to ja, trudne sprawy, to mnie zaraz normalnie orabierze i mam ochotę rozwalić ten telewizor. Ja telewizji też nie oglądam już od bardzo dawna. Nie oglądam, bo nie ma tam nic, co by mnie ciekawiło. No, wszystkie moje takie potrzeby medialne można powiedzieć, że załatwia YouTube. Chociaż i tak nie oglądam tego wszystkiego, wolę czytać książki albo słuchać książki w samochodzie, niż, nie wiem, oglądać jakieś rzeczy, które sprawiają, że mój mózg czy mój umysł staje się otyły, no, krótko mówiąc. Ale Lucjanie, czym oni nas karmią? Czy ta telewizja karmi ludzi? Wiesz, jeśli chodzi o nasze kanały youtuberskie, to nie ma sprawy. My jesteśmy takimi ludźmi niekomercyjnymi, znaczy inaczej, nie mamy, wiesz, takiego podejścia dziennikarskiego do tematu. My tutaj sobie na luzie się spotykamy, na luzie się bawimy, na luzie kręcimy. Natomiast to, co pokazuje telewizja czasami, to jest jedna wielka, po pierwsze, propaganda, po drugie, często się zdarza tak, ja na przykład rozmawiałem ostatnio z moim lekarzem, który naświetlał to, co mówi telewizja o polskiej służbie, a o stanie faktycznym i no cóż, no nie jeden by mógł powiedzieć śmiało, że telewizja kłamie. Tak, to jest oczywiste. Ale druga sprawa to jakimi głupotami nas karmi. Na przykład weź sobie zobacz te polskie seriale, nie? Jak to wszystko wygląda. Ale słuchaj, na to się po prostu nie da patrzeć. Ja na to po prostu u mnie automatycznie zaraz uruchamia się jakiś, nie wiem, stan nerwowy, gdy ja włączam takie seriale. Mnie też, ale słuchaj, są osoby, ja naprawdę znam takie osoby, które uważają też, że to jest głupie i to jest coś, co nie powinno się oglądać, co zdrowy człowiek powinien powiedzieć, to za głupoty, nie oglądam to, idę sobie pograć Farminga. ale są takie osoby, które naprawdę uważają, że to jest głupie, a mimo to oglądają i spędzają przy tych serialach, nazwijmy to para seriale, spędzają dużo, dużo czasu oglądając to i wiesz, wracają z pracy, siadają, niczym się nie przejmują, są w tak zwanej bezpiecznej strefie tego myślenia, nie muszą myśleć o niczym.
przejmują się tymi wyuzdanymi się postaciami w tych powiedzmy serialach. Ale Lucja, nie. Niektóre seriale są tak głupie, że aż fajne. Na przykład Świat według kiepskich, tak? To jest tak głupie, że aż fajne. I to jest taka, wiesz, odmienność. Ale z drugiej strony, może ten serial jest taki bardziej pokazujący polską mentalność, znaczy czepiający się nawet polskiej mentalności. On pokazuje, jacy są Polacy tak naprawdę. Mhm. Ale z drugiej strony, lubię taki domowy klimat tego serialu. Ferdek sobie chodzi w dresach, a nie tak jak w każdym serialu pokazują, że ludzie po domu chodzą w lakierkach, wypastowanych butach, garniturach i tak pokazują polski dom. Nie wierzę, żeby ktoś tak po prostu swój dom prowadził, bo to jest... Każdy w swoim domu powinien czuć się przede wszystkim swobodnie. I pomimo tego, że ten Świat według kiepskich jest jaki jest, ale podoba mi się domowy... Podoba mi się taki domowy klimat, wiesz, tego serialu. Ferdek tam po prostu jest z domu, ten Boczek tam, wiesz, w jakiejś tam obciągniętej koszulce. I to nie jest prostota, to nie jest prostota tego serialu, tylko to jest mechanizm taki, który pokazuje, jak naprawdę w tych polskich domach jest, no bo przecież nie chodzimy w lakierkach, butach, garniturach, wiesz, nie miśkujemy sobie co chwilkę, ta miłość nie jest taka przesadna, jak to pokazują seriale, nienawiść czasami bywa jeszcze ostrzejsza niż to, co pokazują seriale, także, wiesz, samo życie, a to jest, ta reszta tych seriali, takich idealizująca polski dom, jest po prostu... według mnie płytka, naprawdę płytka i mnie to denerwuje osobiście. No jest coś w tym jest, coś w tym jest. Tak na przykład kiedyś jeden z widzów mi napisał, wujku, bokunie, ja sobie wyobrażałem kiedyś taki dom jak na reklamach TV, wiesz, że cała rodzina siada do śniadania, jedzą chleb z Nutellą, nie wiem co tam jeszcze, wiesz, pies przychodzi, przynosi gazetę w pysku, mąż dostaje buziaka od żony, wsiada do samochodu i po śniadaniu odjeżdża do pracy, a mówi teraz, gdy był dzieckiem, to karmił się takimi reklamami, a teraz, gdy jest dorosłym człowiekiem, założył swoją rodzinę, to pomimo tego, że ma kochającą żonę, nie cierpi na jakąś tam biedę czy coś w tym stylu, ale mówi, za grzyba nie da się mieć takiej filozofii, znaczy filozofię można mieć, ale nie da się tego przełożyć na życie codzienne, żeby tak właśnie było, nie? Jak pokazują te reklamy, a te wszystkie reklamy takie są cudowne, takie cukierkowe, och, jakie to wszystko jest takie piękne. I to jest takie, wiesz, okłamywanie życia. Polak to ogląda, patrzy na to z dystansem, ale myśli sobie tak naprawdę, kurde, gdzie to takie tak naprawdę jest, nie? To jest tak jak z reklamami. Wszystkie reklamy niby odrzucasz, no nie? Ale jakiś tam produkt jest dla ciebie bardziej rozpoznawalny później, gdy jesteś w sklepie i masz zamiar to kupić. Tak. I tak, i to wyobrażenie tej idealnej rodziny zostaje w twojej głowie i tak czy inaczej później i tak myślisz, a czemu moja rodzina taka nie jest? No, dokładnie. Myślisz, że z tobą jest coś nie w porządku, a z tobą jest wszystko w porządku, tylko to bo jest wszystko ludźmi, w porządku, którzy... tylko tymi ludźmi po prostu szamota marketing, który pokazuje nam wszystko takie piękne, takie idealne, takie kurde cukierkowe, a życie to nie bajka, życie to wieczna walka o lepsze jutro. I nie ma tutaj, że boli i nie ma, że przebacz. Tak zawsze jest, było i będzie. Niezależnie od tego, z jakiej rodziny ty pochodzisz. Bo czasami zdarza się tak, że tam w tych rodzinach, gdzie jest większy pieniądz, to jest jeszcze większa nędza, ale pod względem właśnie takich czystych, wiesz, takich czystych po prostu międzyludzkich komunikacji, nie? Różnie to bywa, naprawdę. Kurde. To tak. Wiesz co? Oho, zwolniłeś czas, dobra, super, bo ja tam widzę, że już połowę pola było... Już jest całe. Już jest całe, słuchaj, no. Już jest całe, możesz zaczynać. Ludzku, ja ci to może skończę tą robotę, bo dużo tego nie zostało. Dobrze, to jest, świetnie się składa, jeszcze pojadę po naczepę do tira, bo będziemy mieli tego, jak to się nazywa, kukurydzy dużo i jedna naczepa nam... czy przyczepa właściwie w tym wypadku, nie starczy. Więc będę musiał przejechać po naczepę do Mana. Dobrze, spoko. I za ten czas myślę, że ci się uda skończyć. A jeśli nie, to też... kurde, ile ja mam kasy? Wiesz co? Ja pierdzielę. No bo ja ci tutaj cały czas rzucam. No i jeszcze drewno wysłałem, a to była cała przecież naczepa tego. No. Wiesz co, powiem ci tak, że troszeczkę się oswoiłem do tego mojego chorego systemu sterowania, który mnie tutaj dzisiaj, no... można powiedzieć, zaskoczył niemile.
Ty, a powiedz mi, bo ty tam w sumie masz obeznane te kontrolery wszystkie i wiesz co? Rzeczywiście w Decru, pograłem chwilę w symulację, bo rozmawialiśmy ogólnie sporo, widzowie nie wiedzą, ale tak. Ja z Bohunem dwa dni temu próbowaliśmy uruchomić jego mapę właśnie na modach i były z tym problemy. To było nasze takie pierwsze podejście, drugie podejście było dzisiaj. I właśnie rozmawialiśmy o kontrolerach do gier i ogólnie grach samych sobie, tych wyścigowych. I rozmawialiśmy o tym, że kierownica w ogóle się nie nadaje do Decru. I ja sobie tak postanowiłem sprawdzić, bo ja nie mam doświadczenia z kierownicami. I chciałem sobie sprawdzić, jak na przykład w symulacji sobie będzie radzić kierownica. I włączyłem sobie Grid Autosport. Pewnie zaraz powiesz, Grid Autosport, to jest, Boże, totalna lipa. To znaczy, ale powiem, no, znaczy wrócimy potem ci, do tego, no. Ale powiem ci, że no niebo a ziemia. Musiałem oczywiście pierwsze co zrobić, włączyć kontrolę trakcji i ABS, no bo się nie dało jechać do przodu. Ale to co mnie po prostu rozwaliło, to fakt, że kierownica reagowała dokładnie tak na moje ruchy, wiesz, tam w grze, jak ja robiłem w rzeczywistości. To mnie rozwaliło, powiedziałem, no nie, no to jest zajebista sprawa. Ale w The Crew? Gdzie tam w The Crew? The Crew jest w ogóle, wiesz, to jest chyba gra arcade'owa, taka napada przygotowana, no nie wiem, jak Assassin's Creed. No właśnie. Ona jest fajna, ona ma swoje zalety, naprawdę. Ale to, co mnie urzekło właśnie w Grid Autosport, ta gra jest też nudna, bo tam się 50 tysięcy razy jedzie ten sam wyścig. Ale urzekło mnie to, że właśnie mogę jechać na kierownicy tak jak, wiesz, tak jak powinno się jechać. No.